Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Dekorowanie wyrobów cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Masa karmelowa stosowana jest do wykonywania owoców, kwiatów, listków, wstążek, kokard, łodyżek, wazonów, zwierzątek oraz różnych motywów w zależności od wyobraźni. Elementy te mogą samodzielnie stanowić dekoracje różnych wyrobów cukierniczych, jak torty, bankietówki, desery lub być częścią karmelowego eksponatu, np. kosza z owocami. Techniką wylewania wykonuje się dekoracje przezroczyste lub nieprzezroczyste, a także podstawki pod eksponaty, podpórki pod niestabilne prace, tło dla dekoracji. Karmel ma tendencję do wchłaniania wilgoci i krystalizowania się, jednak właściwie przechowywany zachowuje swoje właściwości nawet przez rok. Do należytego przechowywania karmelu służą różne metody, między innymi zamknięcie próżniowe. To łatwa i najskuteczniejsza metoda przechowywania masy karmelowej. Wystarczy jeszcze ciepłe kawałki karmelu owinąć w torebki foliowe i zgrzać specjalnym urządzeniem do zamykania próżniowego. W ten sposób można też przechowywać pozostałe po pracy resztki karmelu. Przechowywanie z pochłaniaczami wilgoci. Gdy karmel całkowicie ostygnie i już się nie skleja, owija się go folią plastikową i razem z pochłaniaczem zamyka w szczelnym pojemniku w pudłach stropianowych. Najczęściej stosowanymi pochłaniaczami są chlorek wapnia, który dostępny jest w formie kryształków lub w proszku. Po nasiąknięciu wilgocią nie nadaje się do dalszego użycia. Niegaszone wapno palone, które najlepiej stosować w formie małych kawałków wielkości orzechów laskowych. Wtedy najbardziej chłoną. Gdy jest nasycone wilgocią, rozpada się i wówczas trzeba go zastąpić nowym. Żel krzemowy, występujący w formie niebiesko-fioletowych kryształków. Gdy wchłonie wilgoć, zmienia kolor na różowo-czerwony. Można go wysuszyć w piecu. Nadaje się do stosowania 5 do 10 razy. W ten sposób dobrze zabezpieczona masa karmelowa może być przechowywana aż do momentu, w którym będzie nam potrzebna do wykonania dekoracji. Wtedy wystarczy ją podgrzać pod lampą lub w mikrofalówce i przystąpić do pracy. Mimo że izomalt posiada większą odporność na wilgoć niż sacharoza, nie można studzić go w chłodni. Przechowywane elementy dekoracyjne w chłodni nie rozpuszczają się tak jak elementy z masy na bazie sacharozy, ale za to matowieją. Dlatego elementy dekoracyjne z izomaltu powinniśmy przechowywać w suchym pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.